Ja cię. Myślisz, że to działa? Testujemy nowy sposób prowadzenia prasy z dwóch różnych miejsc, co? Ale zobacz, obie wpisałyśmy księgowerewolucje.pl jako zamiast swoich imion. No właśnie. A poza tym taki entuzjazm i takie po prostu życie w nas dzisiaj. O, jak ktoś się pojawi, to może nam napisze, czy wszystko ładnie widać i działa. Właśnie, bo to jest nowy sposób. My nie będziemy w taki sposób prowadzić zasadniczo prasówek, chyba że będziemy gdzieś w różnych lokalizacjach, tak jak dzisiaj, ale właśnie chciałyśmy sprawdzić, jak to wygląda. Ty, Karolina, ale czujesz się tak, jakbym koło ciebie siedziała? Nie. Zawsze Nie. się rozpychasz, zawsze mnie szturchasz nogami, gdzieś tam kopiesz. Teraz mam pełen komfort. Domu, no nie, bo też wstałaś za 5 minut temu. Słuchajcie, cześć Wam wszystkim. Nazywamy się Karolina Kozłowska, to ja. A ja Natalia Gorczyca. I razem prowadzimy księgowe rewolucje i uczymy, jak prowadzić biznes, biuro rachunkowe, żeby mieć kasę, czas i luz i długi urlop, po którym jesteśmy. Jak widać, trochę zdechłe. Kasza, mów za siebie, może ja tryskam energią. No nie widać tego po tobie. Spałyśmy dzisiaj po prostu, nie wiem, parę godzin, bo Ryanair strajkuje, co do nas bardzo, bardzo dotarło, gdy koczowałyśmy na lotnisku na nasz mocno spóźniony samolot. Więc przyjechałyśmy nad ranem do Szczecina z lotniska i tak wiecie. Ja wstałam na przykład mniej więcej za 15:10. Więcej o tej samej porze, a poszłam spać po 4 i spałam może z przerwami 3 godziny, więc musicie nam wybaczyć, kochani, dzisiejsze nasze nasz brak energii, chociaż staramy się ją wskrzesić. No i cóż powiedzieć, przyszliście na prasówkę, natomiast prasówki dzisiaj nie będzie, bo ja po najzwyczajniej w świecie nie dam rady wstać 2 godziny wcześniej czy 2,5 godziny wcześniej i po prostu przeczytać zaległe gazety. A na wyjeździe, na naszym Camino, ja będę sobie codziennie, wrócę z tego sobie takiego spaceru, wykąpię się i po prostu sobie tak położę się i sobie będę czytała gazetki, a to... Tak, albo oglądała filmy na Netflixie, albo tam coś. Takie miałyśmy plany. To po prostu byłoby, to było totalnie nierealne, bo my wchodziłyśmy do schroniska, i po prostu padałyśmy jak kłody do łóżka. No i na nic nie puściły. Tyle, żeby coś tam popisać na Facebooku, no nie, jakieś zdjęcia wysłać do rodziny i po prostu w kimono od razu. No. Tak było. Także jak planujecie jakiś taki wielodniowy marsz, 20, 20 parę kilometrów dziennie, to nie ma co się łudzić, że będziecie tutaj rano wstawiać, uprawiać jogę, bo hitem była po prostu dziewczyna, która, my już byliśmy przed Porto, wiecie, przed Porto, dzień do zakończenia naszej trasy wielodniowej, a ona była po pierwszym dniu marszu i ona wieczorem w schronisku, jak spotkałyśmy się, to ona mówi: słuchajcie dziewczyny, ja was zapraszam rano, rano będzie joga, tam 7:30 wstajemy, tu na traweczce przed schroniskiem będziemy robić jogę, a my po prostu... Boże. A czy ja się z bardzo dużą dozą sympatii uśmiechnęłam i powiedziałam, że bardzo dziękuję, a my pewnie nie damy rady, bo my już kulasy napięte z męczą, już brak siły na cokolwiek. Już wstajemy na ostatnią chwilę i wychodzimy z tego schroniska, gdy już nas wywalają siłą, niemalże i szczują psami. Więc to było śmieszne ogólnie. I sobie pomyślałam: oj kurczę, ciekawe, czy ona za tydzień też będzie tak chciała o 7:30 jogę sobie tam Tak. zapodawać. Pomyślałyśmy sobie, żeby nie odwoływać naszego spotkania dzisiejszego, naszej prasówki, to pogadamy i opowiemy Wam o naszej wspaniałej wyprawie. Przynajmniej w mojej ocenie wspaniałej, jak Karolina zaraz powie, co ona o tym myśli. Ja tutaj przygotowałam
dla Karoliny dużo pytań, bo pomyślałam sobie to w formie takiego wywiadu. Sama też jestem ciekawa Karoliny odpowiedzi. O Boże, a ja się tak za mocno nie przygotowałam, nie powiedziałaś mi. Więc słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie jak zorganizować taką podróż, czy w ogóle o podróże, czy o urlopy, to możecie nas pytać, to też odpowiemy, a tymczasem ja po prostu zadam Karolinie pytania i na zmianę się siebie pytać. Ania, dziękuję, piękna opalenizna, tylko że już mi się schodzi skóra z nosa i to dosyć ciekawie wygląda. Ja dzisiaj mam doradztwo jedną godzinę online, więc ja nie wiem jak to będzie. Zostawiłam jeszcze doradztwo na dzisiaj. Boże, może ten pan się zgodzi przełożyć. Ludzie. No, ja za to mam, wiecie, paznokcie, fryzjer, kosmetyczka. Ja się będę odgruzowywać. Paznokcie. Tylko samochodu nie mam, więc mąż będzie mnie dzisiaj woził jak królową po mieście. Śniadanie mi mąż zrobił, o jak fajnie. Fajnie wracać jest do domu. Ja też doceniam bardzo, że właśnie jest gdzie wrócić i do kogo wrócić między tymi swoimi rozlicznymi wojażami. No dobra, no to Karolina, jak ja mam do ciebie pytanie? Bo to było tak, że ja pojechałam na to Camino i po 2 tygodniach napisałam do Karoliny na Messengerze, że no, żeby przyjechała tutaj do mnie. I 5 minut później Karolina powiedziała, że kupiła wszystkie bilety i już jest gotowa i podała mi godzinę i gdzie przyjeżdża. No to moje pytanie jest takie, co powoduje, że masz taką łatwość w podejmowaniu spontanicznych decyzji odnośnie wyjazdów wszelakich? Jezu, jak to po prostu, jakie trudne pytanie. No mam łatwość, bo mam wszystko poukładane i wiem co poprzestawiać i mam kasę na bilet odłożoną, więc po pierwsze muszę mieć pieniądze na wyjazd, żeby podjąć taką decyzję, że jadę, tak, w ciągu 5 minut. Więc jestem przygotowana na spontaniczny wyjazd finansowo, to jest pierwsza rzecz. że są jakieś oszczędności. Druga rzecz, że mam poukładane wszystkie relacje w domu w ten sposób, że nie ma z tym problemu, żebym pojechała i nikt nie strzela focha i nikt się nie obraża i ogólnie jest cudownie i wszyscy są ogarnięci i mogę jechać, mogę ich po prostu porzucić, tak? Z dnia na dzień wszystkich. Dziecko i ogólnie domowników, którzy nie obrażają się za to, że... Tak. I ogólnie po prostu mogę ich bez problemu poinformować, słuchaj, jutro jadę na 2 tygodnie albo na 3 tygodnie. Wyjeżdżam na urlop na przykład. Tak się po prostu informuję. I to jest bardzo fajne. Więc to jest druga rzecz. A trzecia rzecz, no to jest taka, że szkoda mi czasu na gdybanie, na wymyślanie nie wiadomo ile, zastanawianie się. To jest w ogóle strata czasu. Pierwsze pytanie, chcę lecieć? Chcę jechać? Tak siebie sama pytam, czy to mi sprawi przyjemność, czy ogólnie spędzenie 2 tygodni z Natalią na szlaku to będzie okej dla mnie? I jak odpowiedź jest tak, to po co ja mam siedzieć i tracić czas i cenne życie, minuty, nie wiem, wszystko na zastanawianie się, jechać, nie. Jest decyzja od razu, tak albo nie. I albo wszystko załatwiam w związku z tym, jeżeli tak albo nie, odpuszczam i żyję sobie dalej, tak? Więc ta decyzyjność szybka i brak jakiegoś takiego, wiecie, no. Nie wiadomo jakiego gdybania i rozkminiania i zastanawiania się 5 dni, czy jechać, czy nie. To z mojej perspektywy taka towarzyszka czy podróży jest idealna, bo wiem, że Karolina godzi się na najbardziej jakieś pokręcone moje pomysły, jeśli chodzi o wyjazdy, jakieś namioty, właśnie jakieś szlaki, jakieś góry, spanie pod gołym niebem przy ognisku. No to jak ktoś ma taką osobę w siebie, to jest naprawdę skarb. No dobra, teraz możesz... Poza tym to jest coś takiego, że, no dobra, to będzie moje pytanie do ciebie, że ty jakby
Po pierwsze, czy nie bałaś się jechać sama i być tam sama? A ogólnie jeździsz sama w różne podróże, więc to jest po prostu dziwne trochę, tak? Nikt nie jeździ sam, a już na pewno nie kobieta, a już na pewno nie tak często i nie w jakieś takie dziwne rejony, tylko nie wiem, bliżej. Więc po pierwsze, czy się nie bałaś sama jechać? Czy się nie bałaś właśnie zaprosić, no może mnie, no my się już znamy jak łyse konie, ale chodziło mi o to, że nie z każdym się fajnie podróżuje. I jak się jedzie z kimś, to się dopiero może rozwalić związek albo przyjaźń, albo coś tam. Bo na urlopie wychodzą wszystkie różne dziwne rzeczy. No to na pierwsze pytanie, to teraz już się nie boję, natomiast to nie znaczy, że się nie bałam. Bo mój pierwszy wyjazd, który był solo, to był do Zakopanego wiele lat temu i to było w taki sposób, że miałam jechać z dwójką znajomych, którzy mnie w ostatniej chwili, jak to się mówi, wystawili, a ja już miałam opłacony pociąg i hotel. W związku z tym, mimo że miałam gigantyczny stres, no bo Tatry, które jeszcze wtedy tak dobrze nie znałam, jakieś chodzenie po górach, przejazd przez całą Polskę, no to stres był dla mnie, nie znałam jeszcze do końca jak się poruszać z mapą, to jeszcze były takie początki mojego chodzenia po górach, no ale mimo wszystko stwierdziłam, dobra, bilety kupione, jadę i tam odkryłam, że o dziwo, bycie samemu, samej, nie wiem jak to się mówi, samemu, pokazał mi ten wyjazd, że są takie rzeczy, których nie jestem w stanie mieć, kiedy jestem z kimś, no bo co mi daje podróżowanie solo, no właśnie to, że jestem sama z sobą, czyli jestem kompletnie skupiona na sobie i na tym, co mnie otacza. Nic mnie nie rozprasza, niczyje, nie wiem, gadanie czy zagadywanie, czy czyjeś potrzeby, które ktoś ma, a ja na przykład niekoniecznie mam ochotę teraz to robić, co ktoś chce. Ta decyzyjność, czyli to kompletnie, że wszystko zależy ode mnie i że sama mogę decydować, czy chcę pospać dłużej, czy krócej, czy chcę się tu zatrzymać, a może chcę iść, a może chcę się położyć i poleżeć. No dla mnie to okazało się być tak cudowne, że małymi kroczkami zaczęłam wdrażać jeżdżenie samej. No małymi krokami, bo początki były trudne, ja się bałam. Oczywiście, że był lęk, no bo coś się stanie, że jestem sama, a w pociągu nocnym, czy ktoś nie zna, że do przedziału wrzucają ten, jak to się mówi, jakiś gaz, kradają cię, no słyszy się takie historie, no nie? I albo jak ktoś chłopcy, ale już no nie wspomnę, ile myśmy były karmione przez lata różnymi opowieściami babć, ciotek i nie wiadomo kogo. Podróżuję sama już od mniej więcej, nie wiem ilu lat, 10? Nigdy nic nie stało mi się takiego, co byłoby dla mnie wystarczające, więc z czasem jak jeździłam coraz więcej, to coraz więcej miałam odwagi, a teraz już nie mam stresu. Natomiast jak to by zaproponowałam, żebyś przyjechała, to już sama byłam prawie 2 tygodnie, więc już też jakby się tak nacieszyłam swoim własnym towarzystwem. No i też wiedziałam, oczywiście, że wiedziałam, bo my się znamy, no właśnie, jak łyse konie i beczkę soli razem zjedłyśmy. Ja wiedziałam, że z tobą wyjazd będzie niemalże tak, jakbym była sama, w tym sensie, że no Karolina jest osobą, która niczego nie narzuca, chociaż w biznesie i w życiu takim. To się bardzo rzadko zdarza, bo zazwyczaj narzucam wszystko i wszędzie. W biznesie. Tak jednak potrafię uszanować tą moją potrzebę niezależności i takiej decyzyjności i takiego luzu na wyjeździe. I wydaje mi się, co mnie też czasami zastanawia, i na ile to jest tak, że się poddajesz temu na zasadzie, dobra, ja wiem jaka jest Natalia, no to trochę będę ustępowała, żeby jej było dobrze. Czy tobie też to pasuje taki trochę, wiesz, no tak, podróżowanie w moim stylu, czyli tu siądźmy, a tu posiedźmy, a tutaj, to może tu będziemy, zasadniczo zero planu i taki totalny luz, no nie? I taki spontan, więc Karolina to absolutnie szanuje i nigdy nie narzuca, a nawet jeśli ma jakiś swój pomysł, to też robi to w taki sposób, że możemy to po prostu przegadać i nikt nikomu niczego na siłę nie, jakoś nie wiem, nie wciska, bo to jest najgorsze chyba na wyjeździe, no nie? Jak ktoś ma pomysł i po prostu go forsuje i po trupach idzie, jęczy, narzeka. Albo na przykład jedzie się z kimś i ktoś koniecznie chce robić wszystko razem.
A to wszystko wszędzie razem. To chodźmy razem, nie wiem, na śniadanie chodźmy razem, nie, ja nie pójdę bez ciebie, albo coś tam, Boże. Także każda z nas ma totalny plus, więc jak Karolina akurat chodzi na śniadania, nie wiem dlaczego, ale godzinę wcześniej niż można iść, więc ja idę w ostatniej chwili, ona już jest dawno po śniadaniu, kiedy ja schodzę na dół. I mamy takich jeszcze kilka sytuacji, gdzie się różnimy, ale to nie, absolutnie nie przeszkadza. Nie? A ja wiem, a ja wam dam tip, dlaczego się schodzi dużo wcześniej na śniadanie w hotelu. Otóż mniej więcej godzinę przed zakończeniem serwowania śniadania w hotelu, hotela nie uzupełniają niczego i już jest połowa misek pusta. Ja lubię mieć różnorodność. Więc jak chcecie mieć po prostu duży wybór na śniadanku i celebrować to śniadanko i sobie trochę tego, trochę tego, trochę tego, to pamiętajcie, że schodząc godzinę przed zamknięciem już nie ma najlepszych kąsków. Raz, a bardzo dużo podróżuję i byłam w bardzo wielu hotelach w Polsce i za granicą. Raz się zdarzyło, że uzupełniali do 10:30. O 10:25 jeszcze przyszła kelnerka i uzupełniła tam jakieś warzywka czy owoce. Ogólnie wsadziła całą pełną tacę, mimo że za 5 minut kończyli. Co się po prostu nie zdarza. Więc dlatego schodzę dużo wcześniej niż tam pół godziny przed zamknięciem. Dla Karoliny, no wiadomo, fajnie by było, gdyby był większy wybór, ale jak jest mniejszy wybór, to ja i tak będę najedzona i zadowolona, a wolę sobie pospać pół godziny dłużej. Więc widzicie, to są właśnie te różnice i najważniejsze jest to, żeby to uszanować, bo aby Karolina mi jęczała rano, no chodź już na to śniadanie idziemy, to ja bym chyba po prostu, nie wiem, poduszką zatłukła. Jakby na... No właśnie, także jeżdżenie z kimś na wakacje jest to pewien egzamin, uważam, ja osobiście uważam. Są ludzie, z którymi pojechałam na wakacje i już więcej nie pojechałam. No właśnie, ciekawe, jakie macie doświadczenia, że ktoś się wydawał sympatyczny i fajnie się z nim gadało w kawiarni, czy na jakichś imprezach, czy nawet na jakichś plotkach, a nawet okazało się, że jakaś jest totalna męczybuła i po prostu masakra i człowiek już po dwóch dniach, czy tam nawet kilku godzinach już chce po prostu wracać albo wygonić tą osobę ze swojego otoczenia. No dobra, to ja mam teraz takie pytanie bardziej przyziemne. Co było najbardziej ukochaną rzeczą w twoim plecaku, który spakowałaś totalnie minimalistycznie i w 20 litrach się zmieściła? Tak, chciałam wszystkim się pochwalić, że wzięłam 20-litrowy plecak ze sobą na te 2 tygodnie maszerowania, w którym miałam cały swój dobytek. Były dwie rzeczy. Nie jestem w stanie ustalić, która była najważniejsza, bo były dwie najważniejsze rzeczy, które po prostu pokochałam. Po pierwsze to moje wypasione, super, zresztą nowe i wcześniej niesprawdzone zatyczki do uszu. Nie takie, wiecie, gumowe z Rossmana, tylko już takie profesjonalne i cudowne. One mi uratowały życie wielokrotnie w tych strasznych schroniskach, w pokojach wieloosobowych, koedukacyjnych, gdzie był po prostu chór chrapiących ludzi, więc zatyczki do uszu to jest absolutnie must have. I druga, nie żałuję, wydałam 150 zeta na te zatyczki i nie żałuję ani grosza. A druga rzecz to jest poszewka na poduszkę. To jest po prostu coś, co ze sobą wzięłam. Taka domowa, własna poszewka na poduszkę, która uratowała mnie w tych wszystkich schroniskach też, bo mogłam obrać te poduszki takie, wiecie, okropne, straszne, w takiej, oni w schroniskach rozdawali taką flizelinę, ja nie wiem, takie coś, sztuczne takie coś, cieniusieńkie, co można było tą poduszkę tam obwiązać, ale i tak, jak kładłam po prostu w całym dniu tą, kładłam się i tą buzię na mojej własnej poszewce, to po prostu w życiu, oczywiście ona ważyła, ona zajmowała mi dużo miejsca, no wiecie, taka bawełniana, taka zwykła, domowa, ona zajmowała dużo miejsca mi w plecaku, ale po prostu, no nie, to była druga rzecz,
niby zbędna troszeczkę i niby coś tam, ale jednak absolutnie, absolutnie pokochałam i nie żałowałam tego miejsca, tego ciężaru, tej poszewki, bo wiecie, jak się niesie, to się każdy gram liczy. Więc te dwie rzeczy, cała reszta, jakiś kosmetyk, jakieś ciuchy, jakieś inne rzeczy, nieważne. Ważne są zatyczki do uszu i zatyczki napiszę, jakie to są. Później w komentarzu, bo przy sobie ich nie mam, a nazwy nie pamiętam, bo to wiecie. Rodzina, słuchajcie, się ładuje, bo mnie nie widzieli. Wszyscy po kolei wchodzą na ze z psem. Wyobraźcie sobie, mam psa nowego. Masz psa! Jesus! Także te dwie rzeczy. Poszewka na poduszkę własna, swoja i zatyczki. To są dwie rzeczy. Dawaj teraz twoje pytanie. Ojej! Poszewka i zatyczki były najmniej ważne. Ty nie miałaś, nie, ty miałaś takie zwykłe zatyczki z Rossmana, co nie? Mam tylko 2 czy 3 razy, bo ja nie jestem taka, że tak powiem, wrażliwa na hałas, nie? No właśnie, a ja jestem, więc musiałam mieć wypasione. Dobra, słuchaj Natalia, ty byłaś 4 tygodnie w trasie i przeszłaś tą drogę Camino de Santiago de Compostela w 2 kierunkach. Innymi trasami, tak zwaną trasą centralną w jedną stronę i tą nadmorską, tą nad brzegiem w drugą stronę. Która ci się bardziej podobała? To jest pytanie złośliwe, bo Karolina słyszała, jak to pytanie mi zadawali w koniskach i ja się strasznie męczyłam z odpowiedzią. Trzeba powiedzieć, że trasę centralną szłam solo. Praktycznie, tak? Ty dojechałaś na koniec. Dlatego to jest pochwytliwe pytanie. A trasę tą z powrotem spędziłyśmy we dwie, więc mogę to oceniać pod kątem jakby dwojakim, albo nawet pod 3 aspektami. Więc było mi bardzo dobrze samej na trasie centralnej. To, co było tam wspaniałe, to, że szłam jakby do Santiago, czyli zgodnie tak, jak wszyscy szli, więc poznawałam ludzi, z którymi się związałam, naprawdę uczuciowo wręcz, bo żeśmy się przytulali, ściskali, ponieważ ja ich spotykałam w kolejnych schroniskach. I to było takie, że o Jezu, znowu kogoś widzę. I to były rozmowy też wieczorne, więc ta trasa do Santiago powodowała, że mogłam nawiązywać jakieś relacje z ludźmi. To była też taka ekscytacja związana z tym, że dojdę do tego Santiago, no bo tam jest taki cel. Tam jest ten cel mimo wszystko, ja jestem zadaniowa, ja lubię, jak idę, to sobie zakładać, no nie to, że tam robić plan, ale lubię taki cel, na przykład, dobra, dojdę do Krakowa, jak idę, nie wiem, w górach na przykład. Tam, wiesz o co chodzi, że mam założenie, że gdzieś dojdę i to lubię, ten dropak, jakiś etap, też to lubię. No więc to było fajne, że doszłam do to, no i jak już zdobyłam to Santiago razem z tobą zresztą, no to czułam taką ekscytację, wzruszenie, mimo że tam pizgało, zimnica, to ci ludzie, którzy tam tańczyli, pamiętasz jaki to był tłum ludzi, tańczyli, wiwatowali, podrzucali. No każdy, kto wchodził na ten plac przed katedrą, to tam krzyczał i machał i ogólnie bardzo się cieszył. No właśnie, to powodowało, że cały ten szlak był taki bardzo emocjonalny dla mnie, właśnie związany z ludźmi, z tym, że miałam ten cel, że jednak odliczałam te kilometry do Santiago, byłam też bardzo skupiona na drodze, no bo byłam sama, więc jakby wtedy bardziej tak rejestruję, co się dzieje wokół mnie, no i inne krajobrazy, no bo bardziej taka wioski, jakieś małe miejscowości, konie, krowy, świnki, no takie trochę klimaty też wiejskie, no nie? I to było piękne. I tego mi brakowało trochę na drodze powrotnej, bo to już była taka droga też bardzo urokliwa, jeśli chodzi o widoki, ale tam już tak, nie spotykałam tych ludzi tych samych, tylko ciągle byli nowi, więc nie nawiązywałam relacji z nikim na trasie, no tylko tyle, co gadałyśmy w schronisku. Tam już nie było czegoś takiego, że mam ten cel, że dojdę do Santiago i to jest właśnie coś takiego, że tam o Jezu, no zdobędę to Santiago. Więc wydaje że właśnie pod tym względem ta centralna droga była, nazwijmy to, lepsza. Natomiast widokowo
to się nie da porównać, bo to tak jakby porównać, czy ładniejsze są góry, czy morze. No, no to i to jest piękne, tak? Tylko inne. No więc tak bym odpowiedziała, że raczej bym się skłaniała ku centralnej, ale nie ze względu na widoki, tylko właśnie na tą atmosferę. No. Bo ty też, Karolina, wyjechałaś już na ostatnie 3 dni i akurat szłaś tym najmniej atrakcyjnym szlakiem, wiesz? No, szlak przed Santiago był taki sobie, te ostatnie 2-3 dni przed Santiago takie sobie. Natomiast tak, potem jak wracałyśmy tym szlakiem nad oceanem, no to non-stop nad oceanem człowiek jest. Praktycznie przez, nie wiem, 1,5 tygodnia czy przez tydzień, nie wiem ile to tam zeszło, cały czas nad wodą i to było po prostu coś cudownego i przepięknie dla mnie ta trasa. No ale nie widziałam tej centralnej, tej takiej najładniejszej części centralnej. Natomiast przeszłam tą najładniejszą częścią tej nadnabrzeżnej, bo tam też były takie właśnie dni takie sobie, kiedy się zbliżałyśmy gdzieś do jakiegoś wielkiego miasta albo już do Porto, 2 ostatnie dni takie sobie, ale jest taki odcinek najpiękniejszy, 4-5 dni przecudownego szlaku nad wybrzeżem, w przyrodzie, wiecie, w wydmach, całe te Mandżury gdzieś tam daleko, kilometr od brzegu, dopiero są pierwsze zabudowania, więc ten kilometr przy oceanie jest pusty, są wydmy, są lasy i tam jest poprowadzona ta ścieżka, ta trasa i to jest cudowne, że człowiek jest w naturze. Ja nie wiem, czy w Polsce są takie miejsca, gdzie po prostu się idzie przy wodzie, przy morzu i nie ma tych wszystkich mandżurów, promenad, tych wszystkich molo i innych takich rzeczy, nie? No coś tak. Czegoś takiego zaznałam tam, w Portugalii. Dobra, to teraz moje pytanie, i też może lekko przewrotne. Co ci się podoba w takich noclegowniach typu schroniska, że jednak w nich śpisz, a nie w hoteliskach 4-gwiazdkowych na szlak? Także nie będzie. Dobra, co mi się podoba? Takim podziale, co mi się nie podoba. Podobało mi się rozmowy i spotkania z ludźmi. No bo wiecie, tam jest takie multikulti i można poćwiczyć i język obcy, i można pogadać po niemiecku albo po angielsku, bo jest pełno obcokrajowców, pełno Amerykanów, Kanadyjczyków, Anglików przede wszystkim, bo na tej centralnej części spotykałyśmy, ale na tym ogólnie to mi się najbardziej podobało, że mogłam po prostu posiedzieć i pogadać z ludźmi, którzy są z innego kraju, o ich kraju, no bo nie da rady pogadać z nimi w trasie, ponieważ idziemy w przeciwnym kierunku, więc my tylko ich mijamy i tylko ewentualnie tam hi, hello i tam 2 zdania, czasami ktoś nas zatrzymał, że idziemy w złym kierunku, ale ogólnie nie da rady się właśnie tak integrować, bo idziemy w przeciwnym kierunku, więc non stop, codziennie, co chwilę spotykamy kogoś innego. Ale w schroniskach, kiedy oni idą w jedną stronę, a my w drugą, no to możemy pogadać. I to mi się najbardziej podobało. Natomiast nie pytaj, co mi się najbardziej nie podobało, bo nie wiem, co bym miała tu wymienić, tak dużo by było tych rzeczy. Oceniam, że jednak spałaś, bo gdybyś sama albo z kimś innym, to być może po prostu byś omijała takie miejsca szerokim łukiem, natomiast ja ogólnie lubię takie, no nie wiem, to nazwę, takie niewygody. No. Takie namioty i takie schroniska. A co tobie się najbardziej nie podobało w takim razie, skoro ty tam wszystko tak lubisz? Brak ciepłej wody na pewno na koniec dnia. To jest masakra. Nigdy nie byłam morsem i morsem nie będę, więc to mi się nie podobało. No i czasami na pewno też taki po prostu... O, śniadanko przyjechało. Dziękuję bardzo, mężunku. I czasami no po prostu taki brud, no nie? Jakiś grzyb. No to jest takie trochę obleśne. Bardzo wysoki próg tolerancji i taki... No takiego chyba luzu, wiesz, więc jakby ja bardzo lubię takie, a jeszcze to, co ty powiedziałaś z tymi ludźmi,
to jak szłam tą drogą centralną, czyli w tamtym kierunku i spotykałam tych ludzi po kilka wieczorów, to my już potem razem mieliśmy kolację, gotowaliśmy razem, gadaliśmy, nawet były zwierzenia takie od serca, wiesz, bo to już są inne rozmowy wtedy, no nie tylko takie, bo my to ciągle gadamy o tym samym, where are you from, ile przeszedłeś. No na początku, na pierwszą noc to takie coś się gada, nie, a dopiero jak się tam trzecią, czwartą, czwarty wieczór spędza razem, no to już wiecie skąd jesteście i tak dalej, i tak dalej, no i zaczynacie głębsze tematy, no. Zaczynaliśmy, nawet rozmawialiśmy o pracy, o związkach, o dzieciach, o tym, co nas... Ja pamiętam, spotkałam taką parę małżeństwa z Kanady, no tak w wieku mniej więcej 70 lat i oni już odchowane, dwójka dzieci i wnuków, cała banda. I zaczęliśmy rozmawiać o... Ja im zaczęłam opowiadać o jakichś takich swoich przemyśleniach i trudnościach związanych z byciem matką. I słuchajcie, coś nieprawdopodobnego, bo ludzie starsi ode mnie o 40 lat, tam 30 lat, z innego kontynentu, inna kultura, to w ogóle ludzie z Jamajki, original, jak to się mówi, czyli to jakby nawet nie Kanadyjczycy oryginalnie, oni po prostu, ja z nimi złapałam tak szybko kontakt, to się okazuje, że problemy, jakie my mamy, są tak uniwersalne, że nawet ludzie, którzy gdzieś żyją tysiące kilometrów od tej narodowości, w ogóle wiele lat starsi ode mnie, oni do mnie mówią, Natalia, my cię rozumiemy, i zaczęliśmy gadać tak, że na koniec myśmy się po prostu wyściskali, się popłakaliśmy, że się rozstajemy, no bo oni już gdzieś zupełnie szli zupełnie w bok. Ja po prostu czułam, jakbym spotkała bratnie duszę, więc jakby to kocham, bo w hotelach tego nie doświadczasz. Po tak. prostu nie w hotelach przychodzisz, idziesz do pokoju i koniec, a w schroniskach masz ten... No, tak. no, znaczy, takie tak? życie socjalne. No to tylko właśnie ta zimna woda, odpowiadając na twoje pytanie i... No i czasami ten obrzydliwy jakiś grzyb, ale to też nie jest na tyle problematyczne, że mogłabym z takiego sposobu podróżowania zrezygnować. No dobra, teraz moje pytanie do ciebie jest takie, ty jesteś wielką smakoszką, dla ciebie podróżowanie wiąże się przede wszystkim, mam takie odczucie, z poznawaniem kuchni regionalnej, tym chodzi o restauracji, ale niekoniecznie dobrych, w sensie jakichś bardzo drogich i wykwitnych, tylko szukasz często na TripAdvisorze opinii, szukasz na Google'ach opinii, po prostu kierujesz się opiniami, gdzie ja po prostu wchodzę z buta i jem, nie za bardzo się tym przejmuję, tamtymi opiniami. Bardzo doceniam to, żeby wykonać ten research, bo po prostu jedzenie rzeczywiście jest przepyszne. No to co możesz powiedzieć o kuchni portugalskiej? Bo już trochę tam tego czasu spędziłyśmy. No tak, dziwna to jest kuchnia i rzeczywiście jak ja podróżuję, to podróżuję przede wszystkim kulinarnie i ja straszne pieniądze wydaję, wiecie, na jedzenie na urlopach, ponieważ nie chcę jeść robionych przez siebie śniadań, obiadów, kolacji i innych rzeczy, tylko po prostu jest mniej więcej połowa budżetu całej wyprawy, wycieczki, urlopu jakiegokolwiek mojego, to jest po prostu jedzenie. No bo właśnie bardzo to lubię. Kuchnia portugalska. Wyjazdu spontanicznym, więc się za mocno nie przygotowałam, żeby o niej jakoś poczytać. Natomiast patrząc na to wszystko, co jadłyśmy, no to tak bym powiedziała, dupy nie urywa. No niestety. Podsumowując jednym słowem, to tak bym powiedziała. Oczywiście owoce morza, jak ktoś lubi, no to tam oczywiście, że są te wszystkie ośmiornice, te wszystkie krewetki, inne rzeczy. Natomiast odkryłyśmy chyba razem to, że warzywa są bardzo niepopularne, albo trafiałyśmy jakimś cudem codziennie do takich miejsc, gdzie by się wydawało, że kraj taki słoneczny i pełno tych wszystkich warzywniaczków, to jednak bardzo rzadko zdarzało się, że podawali nam warzywa do obiadu, do śniadania. Ogólnie tego nie było. Musiałyśmy nadrabiać sobie same, kupując non-stop jakieś pomidory, cebule. Oni nie jedzą warzyw. Po prostu nie wiem, po prostu nie jedzą warzyw, a gdy ja po prostu stoję na warzywach, no to tego mi bardzo, bardzo brakowało. I taką kuchnię portugalską,
Tak sobie oceniam, niestety, no niestety, może ktoś z Was tutaj jest jakimś znawcą, smakoszem i ogólnie, więc kuchnia portugalska taka do jedzenia słabo, natomiast słodycze i te wszystkie wypieki i te wszystkie pastelarie, te wszystkie ich, co? To nas gubiło na tym wyjeździe. Tak, to nas gubiło, bo Natalia mi obiecała, że przyjedź, to schudniesz. Więc, a potem wpierdzielałyśmy te babeczki portugalskie, ichnie, bo były są po prostu przepyszne, są przepyszne i mogłabym je jeść non-stop i jakieś strasznie hurtowe ilości. Zresztą bardzo dużo jest tych takich u nich cukierni, piekarni. W każdej mieścinie jest otwarta piekarnia. Nie ma Żabki, nie ma sklepu z bułkami, z pomidorami, z cebulą, ogólnie z chlebem, z jedzeniem, ale jest cukiernia, gdzie można wypić kawkę, gdzie można kupić po prostu słodycze. No, no dobra, dzięki. Masz jeszcze do mnie jakieś? Bo ja jeszcze do ciebie mam dwa pytania. Tak, a propos tych schronisk. Dlaczego? Dlaczego wybierałeś schroniska, mimo że na trasie były hotele? Chociaż wiedziałaś, że ta zimna woda, że ten grzyb, bo już masz pewne doświadczenia ze schroniskami. Ja miałam po pierwszej nocy doświadczenia ze schroniskami i już się wszystkiego dowiedziałam o schroniskach. No to słuchaj, bardzo często to pytanie zadaje mi też moje dzieci, jak jadę z plecakiem, mam namiot w środku i śpię na przykład w polskich górach, rozbijam się z namiotem gdzieś tam na jakieś pola. Pytaj, mamo, przecież ty już masz tyle lat, No właśnie. spać w jakichś lepszych warunkach, stać cię na to, no przecież pracujesz, zarabiasz, a ja jej wtedy zawsze mówię coś takiego, że ja po prostu lubię te takie niedogodności, nazwijmy to, właśnie po to, może to tak dziwnie zabrzmi, ale chyba po to, żeby przede wszystkim docenić to, co mam w domu i docenić to, jak poszliśmy do hotelu. Czasami się zdarzało, że spałyśmy kilka nocy, no nie wiem, ile tych nocy było, ze 4, 5 na naszym całym wyjeździe, gdzie spałyśmy po prostu w wypasionych, ślicznych hotelikach ze śniadaniami i białej, śnieżno-białej pościeli. No ja wtedy po prostu strasznie doceniam te wygody i to jest dla mnie takie nieoczywiste, że jest, ja tego nie biorę za oczywiste, że się ma wygodne łóżko, że jest ciepła woda, ja to po prostu bardzo doceniam i takie wyjazdy, takie surowe właśnie w te schroniska i w te namioty, one mi przypominają też w jakiś sposób, co w życiu jest takie cudowne i wspaniałe i ważne, właśnie własne łóżko, własna kąpiel, własny prysznic. Ja po prostu muszę się tak jakoś zmechacić na takim wyjeździe, tak pachudrować się trochę muszę. No tak, bo potem to się bardzo docenia, że można położyć odżywkę na włosy na przykład. Lubię też być blisko natury, więc na przykład spanie w namiocie to w ogóle, ja nie umiem tego opisać, no jak ja otwieram zamek w namiocie, wystawiam głowę i patrzę w gwiazdy, to jest dla mnie najlepsze kino świata, no ja po prostu jestem szczęśliwa, jak jestem w namiocie, a w schronisku też wybucham szczęściem, bo raz na kilka dni potrzebuję normalności, ale ja potem po prostu bardzo doceniam tą normalność. I może to mi pozwala taką równowagę jakąś zachować i dać mi takie wyważenie i przypomnienie sobie, Natalia, to co masz, to nie jest takie oczywiste i dbaj o to. No wiesz, no może tak trochę brzmi górnolotnie, co teraz mówię, ale wiesz, o co mi chodzi. Żeby docenić. No, tak. To nie jest tak, że to jest po prostu coś, co jest dane na zawsze, to można zawsze stracić i no, coś w tym stylu, już nie chciałam filozoficzne wchodzić aspekty, po prostu mam sobie coś z nastolatki, która jeszcze lubi jeździć w takich warunkach spartańskich. No, dobra, a moje pytanie do ciebie, po co ci jest, to takie bardzo techniczne, po co ty wozisz 2 albo 3-metrowe kable do ładowarki, do telefonu? I przyznaj się, że jak mnie zobaczyłaś pierwszy raz z tym kablem, to po prostu Natalia wybuchnęła śmiechem, kiedy zobaczyła mój 3-metrowy kabel do ładowarki, no, do telefonu po prostu, bo mam 3-metrowe. No bo
Wiecie, to takie kablisko jest, to trzeba wiązać. No to trochę miejsca też zajmuje taki 3-metrowy kabel. Ale bardzo, bardzo szybko na takim wyjeździe, co już było jakiś czas temu, zaraz po śmiechu po prostu wpadła w absolutny zachwyt. No bo na takich wyjazdach kontakt, do którego wkładamy ten kabel, może być, okazać się bardzo daleko od miejsca, w którym siedzimy, śpimy, na lotnisku, gdzieś tam, nie muszę siedzieć przy ścianie na podłodze, w schroniskach właśnie, kiedy ten kontakt jest gdzieś tam daleko, bo jeden jest jedyny blisko, już dawno zajęty i mogę sobie wygodnie leżeć w łóżku z komórką, która się ładuje, albo mieć ją po prostu pod poduszką mojego ślicznego, kochanego iPhone'ika i nie zostawiać go gdzieś tam, żeby się ładował. No i w hotelach, o dziwo, w hotelach, tych wypasionych hotelach, nie zawsze jest kontakt przy łóżku. A jednak dążyłam do tego, żeby bardzo dużo leżeć i odpoczywać i mieć nogi wyciągnięte. Więc nie fajne to było, żeby gdzieś tam siedzieć na jakimś krześle, fotelu pod ścianą, coś, tylko sobie leżeć w łóżku z tą komórką na Facebooku oglądać i patrzeć, co piszecie na grupie, gdy kabel szedł po prostu przez cały pokój do kontaktu, tak? A Natalia takiej wygody nie miała. Więc dlatego może i bardzo wszystkim polecam 3-metrowy kabel, nie 2 metry, bo to jest za krótki. Uwierzcie mi, miałam 2 metry też przetestowany, ogólnie za krótki, więc 3 metry to jest idealna długość na wszystkie wyjazdy moim zdaniem. No i taka, wiecie, wtyczka, która ma kilka wejść, nie jedno, tylko kilka, dzięki temu możemy ładować kilka urządzeń naraz. No właśnie, moja przyjaciółka jest bardzo, bardzo przewidująca, bardzo praktyczna, ma, jak ja czegoś nie mam, to na pewno ona to ma. Jeszcze chyba tylko nie miała igły i nitki i miała dziurę i się ta dziura powiększała i spodnie są do wyrzucenia. To są igły i nitki na wyjazd. Tak. Patrzcie, że miała torbę 2 razy mniejszą ode mnie i miała tam 10 razy więcej praktycznych rzeczy niż ja. No, jakoś ta się tak zazwyczaj składa, że... Ale za to czapkę zgubiła i wzięła moją, no to chociaż mogłam coś po... No, były straty. Natalia, co zgubiłaś? Co straciłaś? Bardzo szybko na moim szlaku piękny bek. Taki metal, jak to się nazywa z tego? Taki, co możesz grzałkę włożyć i podgrzać wodę, jakoś nazywa. Nie ceramiczny, tylko ten... No, w każdym razie zgubiłam kubek, a wczoraj na lotnisku niosłam plecaczek taki mały na plecach, znaczy tak na ramieniu i tam były prezenty dla rodziny moje i niestety Karoliny i też zgubiłam ten plecaczek. To znaczy ja mam taką teorię, że mi go po prostu odciął jakiś złodziej, ale łudzę się jeszcze, że być może mi po prostu się jakoś ześlizgnął w tym tłumie, spadł i dzisiaj będę dzwoniła na lotnisko w Brandenburgii w Berlinie do biura rzeczy zaginionych, czy tamta torebeczka jest, bo jak jest, to wsiadam w pociąg i jadę 170 do Berlina, żeby odzyskać nasze babeczki, które kupiłyśmy dla rodziny na święta. Jeszcze pali ich o mnie, ale mam oczywiście wyrzuty sumienia, że Karoliny babeczki. Dajcie spokój. W życiu bym nie pojechała, jak ja bym zgubiła twoje babeczki, w życiu bym nie pojechała na lotnisko ze Szczecina do Berlina po te babeczki, więc nawet jak tam znajdą, to po prostu powiedz im, żeby zjedli, bo się zepsują, a są pyszne. O. Może ja pojadę, ale ci o tym nie powiem, wiem twoje babeczki, bym miała 12. Tak, to mogłabyś to zrobić, rzeczywiście. No to dobra, to jeszcze tylko chciałam się odnieść do tego, co napisała Sylwia z językiem angielskim. Ja ci, Sylwia, chcę powiedzieć, że my w Portugalii angielskiego to my używałyśmy tylko w rozmowach z tymi ludźmi. Właśnie, tak? Dlatego, że nikt nie rozmawiał albo bardzo, bardzo rzadko, kiedy ktoś znał angielski. O sklepy, o restauracje. Myśmy cały czas używały translatora. Ponieważ tak. Portugalski, żeby się nauczyć portugalskiego, to jest trudny język. Hiszpański dużo łatwiej wchodzi, więc w Hiszpanii gadał się po hiszpańsku, ale to wiecie, parę słów, parę zwrotów, bo
nie mówimy biegle w tym języku, a po portugalsku to już w ogóle na migi, więc nieznajomość języka w ogóle nie jest problemem. To, żeby tylko na lotnisku się ogarnąć, ale no tam też można z translatorem. Poza tym na lotnisku są te takie telewizory z ogłoszeniami, więc tam jest wszystko też napisane, jaka bramka, jaki gate, jaka tam terminal. Więc jakby nie bójcie się, że jeżeli rozmawiacie kulawym albo łamanym angielskim, znacie tam, nie wiem, 20 zwrotów, to i tak pewnie prawdopodobnie będzie więcej niż ci, którzy tam mieszkają. I myśmy, jak zamawiałyśmy jedzenie już w ostatnim dniu, to pani do nas, pytamy się o menu, pani nam pokazuje palcem tablicę taką wypisaną kredą, a tam wszystko po portugalsku, no nie, tylko cordon bleu zrozumiałyśmy, nic więcej. Więc w końcu poszłyśmy, po prostu powiedziałyśmy tej pani, ona coś do nas mówi, że może to i coś mówi po portugalsku, my nic nie rozumiemy, powiedziałyśmy okej, i ona po prostu nam coś przyniosła. Tak, także nieznajomość języka, jeżeli się boicie mówić po angielsku nawet, czy cokolwiek, słuchajcie, w ogóle się tym nie przejmujcie, w ogóle, oni i tak nic nie rozumieją, nawet jakbyście znali angielski, i tak by was nie zrozumieli, czy mówicie po polsku, czy po angielsku, to jest naprawdę wszystko jedno. Google Translator, tak, robotę, bo myśmy się za pomocą tego translatora pytały o wszystko, co się da u tubylców. Gorzej, że oni nam po portugalsku opowiadali, więc było dosyć śmieszne, bo nic nie rozumieliśmy, więc zadawaliśmy raczej pytania takie, żeby ktoś powiedział tak lub nie, żeby nie było pytań otwartych, bo i tak nie rozumieliśmy odpowiedzi. No właśnie. Pisze, że też tak marzy, jak wraca upocona, ubłocona, to dopiero wtedy szczęśliwa. No dokładnie tak, ja też jak się zmęczę i przyjdę zmasakrowana do schroniska, to ja czuję, że żyję po prostu. Muszę dostać jakiego bodźca porządnego, żeby czuć, że życie jest tak naprawdę piękne i ciekawe. No dobra, to ja już więcej pytań nie mam. Ja mam dla ciebie jeszcze jedno pytanie, ostatnie. Proszę. No bo wyjechałaś, jakby nie patrzeć, na 4 tygodnie. Jakim cudem? Jakim cudem taki długi urlop? No, chcę powiedzieć, że no uczymy tego, jak mieć długie urlopy. No ja po prostu wdrażam w życie te zasady, o których często na grupie opowiadamy. Czyli pierwsze to delegowanie, czyli mam wokół siebie osoby, które są ogarnięte, samodzielne. Nie jestem kwoką, która musi mieć nad wszystkim kontrolę, wręcz przeciwnie, ufam ludziom, ale oczywiście zanim im zaufam, to muszę ich sprawdzić, że oni tego na to zaufanie zasługują, ale jak już sprawdzę i jestem tego pewna, to z wielką przyjemnością oddaję, deleguję i nie mam z tym problemu, żeby nie kontrolować, czyli jakby ludzie wokół mnie. Drugie to też jest taka umiejętność mówienia no nie i nie przyjmowania na siebie wielu zadań, ponieważ jak mam wpisane w kalendarz, a to jest coś, czego się nauczyłam od ciebie, czyli chociaż planowania na urlopach nie lubię, ale planowanie urlopów musi być, czyli mam wpisane na prawie rok do przodu, kiedy mnie nie będzie, nawet nie wiem, gdzie będę jechała, ale mam wpisane, że mnie nie będzie, no i wtedy tak układam swoje życie, że nie biorę żadnych zleceń i nie przyjmuję żadnych zleceń, które by się wiązały z ich realizacją w czasie, kiedy mnie nie będzie, więc kwestia zaplanowania i delegowania na samodzielnych i odpowiedzialnych ludzi, którym ufam po prostu. No, od cała, niby brzmi prosto, ale to ciężka praca. No tak, no tak. No mam nadzieję, że nasza rozmowa trochę was też zainspirowała do tego, żeby zrealizować swoje podróżnicze marzenia. No nie muszą być od razu na 3 tygodnie czy na miesiąc i niekoniecznie Camino w Portugalii, to może być wyjazd, nie wiem, nad morze na weekend z przyjaciółką albo samej, ale kochani, jeździcie, nie zastanawiajcie się za długo, nie odkładajcie tego na później, bo naprawdę świat jest tak ciekawy, tak cudowny i podróżowanie daje tyle emocji nam z Karoliną. Myśmy po prostu były nawet momenty, że my po prostu mieliśmy łzy w oczach ze wzruszenia w różnych sytuacjach. No dla mnie podróżowanie to jest moje życie po prostu, kocham to. No, a ja wam to właśnie na koniec taki tip z urlopem, tak jak Natalia powiedziała, rok do przodu. Rok do przodu, siądźcie z kalendarzem i zaplanujcie swój urlop rok do przodu.
nieważne gdzie, nawet jeżeli byście mieli na działce na leżaku poleżeć albo przy domu tam popielić coś, nie jest to istotne gdzie i jak spędzicie urlop, najważniejsze jest kiedy. Więc weźcie kalendarz sobie teraz w majówkę na przykład, kiedy będziecie odpoczywać, jeżeli tego nie zrobiliście na początku roku, bo ja zawsze biorę kalendarz tam pod koniec grudnia i rozpisuję cały urlop po prostu, kiedy mnie nie ma. Hojną ręką sobie daję te urlopy. Skoro pracownicy mają 26 dni, to co najmniej tyle też powinnam mieć, tak? Co najmniej tyle. I rozpiszcie sobie swoje 26 przysłowiowych dni urlopu i potem jest dużo łatwiej na ten urlop tak naprawdę wyjechać i go zrealizować, kiedy on już jest od dawna, od wielu miesięcy wpisany w kalendarz. Pani jest gotowa, mam wpisane urlopy, to ja już o nich gadam wszędzie na prawo i na lewo, już niektórzy tego słuchają. Ja już wiedząc, że wyjeżdżam 11 do Portugalii na miesiąc, ja już od grudnia o tym gadałam wszystkim, tacie, mężowi, dzieciom, klientom, Karolinie, wszyscy po prostu to wiedzieli i nawet już to powoduje, że nie dają wam żadnych spraw na głowę, bo wiedzą, że ty wyjeżdżasz na urlop. Znaczy próbują, co nie dłużej, ale wiedzą, że i tak to nic nie da. Tak, a poza tym to pomaga też jakby, no mi pomaga, żeby właśnie nie brać, nie umawiać się, nie planować, nie z klientem nie dyskutować, nic nie ten, nie, ja wtedy mam urlop, ja wiem o tym urlopie od kilku miesięcy, no i po prostu mam urlop, więc psychicznie się sama nastawiam na to i łatwiej jest odmawiać klientom, łatwiej jest być asertywnym, kiedy już od wielu miesięcy macie zakodowane, że w te dwa tygodnie was nie ma i już. No dokładnie. No dobra, no to w takim razie bardzo dziękuję mojej ciekawej rozmówczyni. Ja trochę nabrałam energii, idę zrobić sobie kawę i może już nie pójdę z powrotem do Wyra, bo jeszcze za 10:10 fantazjowałam, że szybko opędzimy pytania i spać, ale wyszło u nas w Szczecinie, czyste niebo, więc chyba na nasz przyjazd. Mój mąż powiedział, że przyjechałam i słońce przywiozłam ze sobą. No właśnie. Bardzo. I za tydzień już będzie normalna prasówka. Idę do czytelni, już nie będzie gadania o podróżach, tylko wracamy do rzeczywistości, tak? Tak, a w międzyczasie święta, więc tak, co się życzy na święta? Czekaj, jak to było, Natalia? Smacznego jajka. Królikiem. Bogatego zajączka. I takie tego typu dyrdy mały. No więc ogólnie odpocznijcie, tak. Po prostu odpocznijcie na święta. Powiedziały, że we wtorek, tak, jedziemy do Poznania, robimy szkolenie z Drapida, czyli z rozliczenia składki zdrowotnej. Można się zapisywać na naszej stronie Księgowe Rewolucje. W środę jedziemy. Jedziemy do Poznania i tam będziemy nadawać z Poznania na żywo, więc szukam teraz na gwałt fryzjera, który by mnie doprowadził. Zobaczyłam do mojego wielkiego, dobrze oświetlonego lustra, to stwierdziłam, że woła to o pomstę do nieba. Ja nie mogę tak. A masz takie lusterko, takie, co tak ci zbliża twarz? Ja no, też nie. Słuchajcie, miłego dnia wam życzymy. Dziękuję, że byliście z nami. No i co? Do zobaczenia w środę, kto będzie z nami na szkoleniu na żywo, a za tydzień prasówka już po Bożemu. Pa, pa. Pa, pa.